Dzisiaj zobaczymy, ile uda mi się zarobić grając 6 godzin non-stop cały czas w Skibidi Toilet Tower Defense. Na samym starcie muszę kupić sobie boosta razy 2 coins, by zgarnąć jak najwięcej pieniędzy. Mam też zakupiony Game Pass razy 2 coins, więc zarobek będzie ogromny, największy jaki się tylko da. Będziemy farmili najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy z poprzedniego odcinka, dlatego jeżeli go nie znacie, polecam się z nim zapoznać, bo jest naprawdę mega OP. Najgorsza w tym wyzwaniu jest schematyczność. Żeby zarobić jak najwięcej gotówki, muszę korzystać z tego sposobu, więc wszystko będzie wyglądało dokładnie tak samo. Na pierwszą moją próbą poszło mi fatalnie i tragicznie. Popełniłem masę błędów, że musiałem wyłączyć autoskipa kilka razy, no po prostu dramat. Na szczęście udało mi się wygrać fakt faktem aż 23 minuty, dlatego jestem w plecy już 5 minut. Tutaj też zauważyłem, że bonus nie działa jak ja chcę. Myślałem, że będę dostawał 2400 golda co rundę, a dostaję tylko 1800, szkoda. Następna mapa standardowo Nightmare 50 Wave i autoskip, no standardowe wyzwanie, prawda? Tutaj już mi poszło dużo lepiej, nie idealnie, ponieważ czas 17:49, ale nadal uważam, że da się to zrobić jeszcze szybciej. Musiałem pójść do lobby, ponieważ zostało mi tylko 18 minut boosta i tutaj mój pierwszy błąd się bardzo zemścił. Ponieważ w 18 minut nie zdążyłbym przejść do kolejnej mapy, wybrać poziomu trudności i przejść ją do końca. Odpaliłem 2 razy boosta i lecimy przez 2 godzinki. Zapomniałem odpalić nagrywania na tą mapę, sorry. Lecimy z kolejną 17:52, długo dosyć, coś tam pewnie zrobiłem nie tak. Pamiętajcie, że każda taka mapa to 1800 golda dla mnie, czyli 20 razy mogę otworzyć skrzynkę. Zobaczcie, jak na kolejnej mapie to pięknie wygląda, jak 8 UTC wali w tego scientista. 17:47 to mój czas i kolejne 1800 golda. Mapa kolejna, wszystko robimy dokładnie standardowo tak samo. Już się robi powoli nudno. Znowu bardzo podobny widok, jak boss ostateczny upada. Tym razem 17:45. I tak minęły moje pierwsze 2 godziny grania, ale tutaj się nie poddałem, walczyłem dalej. Poszedłem na kolejną, taką samą rozgrywkę. 17:44 i zdobyłem 1800 golda. Potem na kolejną mapę i rezultat był dokładnie taki sam, tylko że 8 sekund szybciej. Wracamy do lobby, ponieważ boost się skończył i kolejna super godzinka. Drugi raz z rzędu udało mi się zrobić czas 17:36, bardzo super. I w tym miejscu jestem z siebie dumny i z serwerów również, ze względu na to, że udało mi się ustanowić swój własny rekord tej mapy, 17:33. Teraz trochę gorzej, 17:38, ale to jest nadal bardzo dobry wynik. Na kolejnej mapie miałem moment zwątpienia, ponieważ głowa mnie już zaczęła boleć od tego Tower Defense'a, no naprawdę, gram już kilka godzin. Po tak długim czasie już mi się po prostu nie chciało stawiać cały czas tych samych jednostek w tym samym miejscu, w tym samym czasie, na tym samym wave'ie, ale wiedziałem jedno, że cel jest bardzo ważny. No i poszedłem na kolejną mapę, 17:37 i 1800 pieniędzy. Bardzo fajne jest to, że dostajemy również około 48 candy co rundę, ponieważ będziemy mogli dzięki temu otwierać skrzynię Halloween, na przykład wydropić kolejnego farmera pumpkin, albo kupować sobie lucky boosty w sklepie, które nam się przydadzą do końca gry. Bardzo przydatna umiejętność. Polecam wam, jeżeli macie taką możliwość, to kupić sobie te jednostki w tym momencie, nawet jeżeli będziecie musieli za nie teraz przepłacić. Dlaczego? Ponieważ to jest inwestycja, bo jak widzicie, ten sposób jest naprawdę zbyt silny. Twórcy mogą coś z tym zrobić, żeby nie było tak łatwo, a zaufajcie mi, zwraca się to bardzo, ale to bardzo szybko, bo jak myślicie, ile metegów uda mi się zrobić z openingu potem z tego? Ten Nightmare mógłby być nawet 2 razy trudniejszy, a podejrzewam, że z tym sposobem i tak udałoby nam się go przejść. No i pamiętajcie, że przez te candy możecie również farmić lucky boosty do końca gry, jest to niesamowita umiejętność. Blisko rekordu, 17:36 na liczniku, fajny wynik. Następna mapa skończona, 17:37. Przepraszam, że nie pokazuję wam całego przebiegu każdej mapy, ale byłoby to po pierwsze zbyt nudne, a po drugie zbyt monotonne, a po trzecie jeszcze po prostu zbyt czasochłonne. Następna mapa, 17:36 skończona. To jest taki najbardziej popularny czas, jaki udało mi się wykręcić. 4 razy już tak zrobiłem. Kolejna mapa za mną, sekunda dłużej, 17:37 czas. Niestety musimy wyjść z tej sielanki, idę do lobby. Co tutaj się wydarzyło? 37 tysięcy gotówki na swoim koncie. Zaczynają mając jakoś 3000, jest to niesamowity wynik. Ej, serio, fakt faktem, poświęciłem na to już pewnie z kilka godzin. Na
ale patrzcie, ile to jest gotówki. 37 tysięcy. Bardzo dużo osób nie widziało tyle od samego początku gry. Ja też nie. To jest mój taki największy wynik aktualnie na koncie. Ja nigdy nie miałem powyżej 3 tysięcy. A tu pyk, 37, fajny sposób. Przeszedłem jeszcze dwie mapy. Niestety na jedną zapomniałem włączyć nagrywania, więc musicie mi wybaczyć. Przepraszam bardzo serdecznie, ale pewnie czas też był poniżej 18 minut. No taki standardzie. Wiedziałem, że jeżeli uda mi się pokonać tą ostatnią rundę, już mi się tak mega nie chciało niej grać, ale wiedziałem, że będę miał 40 tysięcy coinów na opening. No i ostatnia walka była dosyć ślamazarna, ale wynik 17-41 wcale tego nie odzwierciedla. I aktualnie mam ponad 41 tysięcy coinów na swoim koncie.